Marta Tyka, zapraszam na wiadomości z regionu. Dziś Wielki Czwartek, liturgię upamiętniająca ostatnią wieczerzę, podczas której Jezus ustanowił sakrament Eucharystii oraz kapłaństwa. To początek Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek jest szczególnym świętem kapłanów. To dzień ważny również dla wiernych, powiedział ksiądz Jan Piotrowski, proboszcz parafii świętej Małgorzaty w Nowym Sączu. Wieczorem w kościołach mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Przed rozpoczęciem liturgii opróżnia się tabernakulum, w którym przez cały rok przechowywany jest Najświętszy Sakrament. Odtąd aż do Nocy Zmartwychwstania pozostaje ono puste. Aż 30 kursów znika z rozkładu jazdy sądeckiego PKS, pisze tygodnik Nowosądeckie Miasto. Autobusy nie będą jeździć m.in. na trasach Nowy Sącz Ptaszkowa, Nowy Sącz Muszyna, Nowy Sącz Tropie i Nowy Sącz Rożnów. Likwidator spółki zapewnia, że decyzja została poprzedzona szczegółowymi analizami. Brano tu pod uwagę m.in. opłacalność i zainteresowanie kursami. Od 1 czerwca lukę w przewozach ma zapewnić prywatny przewoźnik. Karolina Kaczorowska, żona świętej pamięci Ryszarda Kaczorowskiego, zmarłego w katastrofie smoleńskiej, przyjedzie we wtorek do Nowego Sącza. Weźmie udział w uroczystościach z okazji drugiej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Sądeczanie szczególnie pamiętają dramatyczne wydarzenia sprzed 2 lat. 10 kwietnia 2010 roku Nowy Sącz stracił 2 honorowych obywateli. W katastrofie smoleńskiej zginęli prezydent RP Lech Kaczyński oraz prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Sądeckie uroczystości rozpoczną się o godzinie 16 w sądeckim ratuszu. Po 2 zwycięstwach przyszła kolejna porażka. Piłkarze Sandecji Nowy Sącz przegrali na wyjeździe z Piastem Gliwice. 1-2. Honorowe trafienie dla Sandecji zaliczył w 87 minucie Arkadiusz Aleksander. Sądeczanie utrzymali na razie 10 miejsce w tabeli, ale po sobotnich meczach, które zakończą 24 kolejkę, mogą spaść na 12. Kolejny mecz podopieczni Roberta Moskala rozegrają 14 kwietnia. Przed własną publicznością zmierzą się z KS Polkowice. Na wielkanocne stoły sądeczan coraz częściej trafiają ciasta z piekarni. Tuż przed świętami nie każdy ma czas na robienie mazurków i bab piaskowych. Sądeckie piekarnie w Wielkim Tygodniu urządzają wielkie pieczenie. Również kuchnia Caritas przy parafii świętego Kazimierza w Nowym Sączu przygotowuje baby wielkanocne na zamówienie. Rola kucharek nie kończy się na samym pieczeniu. Na koniec zostają jeszcze prace dekoratorskie. Kiedyś pieczenie ciast przed Wielkanocą było ceremonią. Dostęp do kuchni miały tylko kobiety, a ciasta robiło się już w Wielki Piątek. Wizytę w kuchni Caritas złożyła reporterka RDN Nowy Sącz Krystyna Pasek. Na koniec mamy jeszcze coś dla naszych najmłodszych słuchaczy. Dlaczego święty Jan Berchmans jest patronem ministrantów? Jak Eliaszowi udało się uniknąć śmierci? I które państwo składa się z 31 stanów? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie w kwietniowym numerze Promyczka Dobra. W gazecie jak zwykle rebusy, konkursy z nagrodami i wiele niespodzianek dla dzieci. Jak dodaje Angelika Janas, redaktorka gazety, pracę można przesyłać do redakcji Promyczka przy Placu Kolegiackim w Nowym Sączu. RDN Nowy Sącz. Nasze spotkania cotygodniowe są mniej więcej tak ruchome jak święta wielkanocne. Raz spotykamy się po godzinie 11, innym razem po 10, raz w środę, raz w czwartek, ale zawsze jesteśmy. Jesteśmy co tydzień. I święta wielkanocne są też co roku, może pod różnymi datami. Ale są. Dobry jak przykład. Święta ruchome, prawda? Tak. Dziękuję. Alicja Stolarczyk. RDN Nowy Sącz, Wojciech Molendowicz, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego i... Wiesław Piksa, TV Krynica, co widać na piersi, jak orzełek na piersi. Pozwolę sobie redaktorze mikrofon nieco przybliżyć. Spotykamy się w celu znajomym. Przyglądamy się świeżemu wydaniu, ponieważ jest to czwartek, to jest to wydanie gazetowe. I pozwolisz, że ja tak... Papierowe. Nie wiem, czy po mieczu, czy po kądzieli, czy po czym to zacznę od tego tematu dziennikarskiego. Ale Alu, jesteś gospodarzem tego programu, możesz zacząć dokładnie tego... Od czego chcę. Oczywiście. No, od razu poczułam się taka ważna. Dziękuję bardzo. Redaktor, który nie lubił siedzieć za biurkiem. Ciekawa jestem, jak szybko słuchacze... To tytuł. Sądeczanie zorientują się, o jakim to znanym redaktorze. No, zacznij czytać, a my ogłaszamy szybki konkurs. Pociąg pośpieszny relacji Krynica Zdrój Warszawa Wschodnia wtoczył się na drewniany w tamtych czasach dworzec centralny. Wśród podróżnych wysypujących się z wagonu był 19-letni chłopak z tekturową walizką. W środku miał bieliznę na zmianę, słoik smalcu domowej roboty i niezłe świadectwo maturalne. Nazywa się Jerzy Wideł. Pierwszy raz w życiu był w Warszawie. Przyjechał z maleńkiego Nowego Sącza z wielką misją zdać egzaminy na Uniwersytet Warszawski i studiować
geologię. Było wczesne lato 1969 roku. Ładne. Ładne? Mm-hmm. A dalej jest jeszcze ładnie. Rodzinny dom widłów stał mniej więcej tam, gdzie dziś jest szpitalna pralnia. Szpital był już od dawna, a rondo wytyczą w tym miejscu wiele lat później. Przede wszystkim były jednak młyny. Tę część miasta nazywano Podmłynie. Widłowie mieszkali obok młyna Żyda Laksa. Tam, gdzie dzisiaj jest stadion Sandecji, stał młyn Chorowica. W miejscu sklepu Biedronka był młyn Niemca Jęknera. Nieco dalej był jeszcze młyn jezuicki i młyn Borucha. A to jest Jerzy Wideł, redaktor naczelny Głosu ZNTK, z czasów, kiedy ja go takiego nie pamiętam. No ale on siedzi pod kalendarzem, widzisz? Mm-hmm. No i co na tym kalendarzu widać? Solidarność. Ale rok też jest. Daj mi trochę czasu. Oj, na tym właśnie, na oryginale lepiej widać. 1990. I wszystko staje się jasne. Ale nie, nic jest niejasne, dlaczego my piszemy o Jerzym Widle. Takie wielkie story. I o tekturowej walizce, w której masz malec. Czyli to tu nie chodzi o to, że człowiek stąd robi... Nie chodzi, że robi karierę w Warszawie, bo nie zrobił kariery w Warszawie. Nie chodzi też o politycznego umocowania, bo też go tutaj nie ma. Czyli dlaczego piszecie? No, przybliżamy sylwetkę Jurka, który po 34 latach swojej dziennikarskiej przygody przeszedł na emeryturę, czy przechodzi w zasadzie na emeryturę. Nawet piszemy o tym, że Jurek już spakował swoje pudełko w redakcji Gazety Krakowskiej i on tak formalnie 1 maja będzie emerytem, ale w zasadzie... Będzie mi tej skórzanej kamizelki brakowało. No, ja myślę, że on całkiem, jak się to mówi po piłkarsku, butów na kołku nie zawiesi. Nie da rady. Zwyczajnie myślę, że to będzie niemożliwe. No i z korzyścią pewnie dla nas. Zawirowanie wokół Kiepury. No ten tydzień był pod znakiem Bogusława Kaczyńskiego, pod znakiem Dariusza Reśki i pod znakiem tego, czy w Krynicy będzie festiwal imienia Jana Kiepury, czy będzie tak się nazywał i będzie z tym, z kim było od 29 lat. Ten tydzień jest w ogóle tygodniem Krynicy. Absolutnie. Jeśli nie będzie festiwalu imienia Kiepury, to będzie... Pasaż Krynicki Romana Kluski, bo ten został otwarty i to na pewno. I teraz pozostaje pytanie, czy będzie festiwal. Ja myślę, że będzie. To nie wynika z tego tekstu i z tych ostatnich informacji to oczywiście nie wynika, chociaż może z tych zapewnień... Bogusław Kaczyński bardzo czytelnie i bardzo jasno powiedział słuchaczom Radia Ardenna na Bosącz. Ja do Krynicy nie przyjadę. Nie ma takiej ludzkiej możliwości. Moje możliwości dialogowe z burmistrzem się skończyły. Nie potraficie odpowiednio potraktować imprezę tej rangi, to nie będę z wami gadał już. Powiem to i to się zachowa pewnie w archiwum TV Krynica. Radio jest ulotne, ale telewizja ma w internecie swoje archiwum i do tego materiału i do tej mojej wypowiedzi będzie się można odwołać. Stawiam dolary przeciwko... Oto wiekopom na chwilę. Dolary przeciwko orzechom, że festiwal się odbędzie. Okej, tylko że bez Kaczyńskiego. A to jest festiwal imienia Kaczyńskiego? Nie. Kiepury, tylko światowy, chodzi o nazwę własną, więc światowego nie będzie w tytule i tak dalej, i tak dalej. Festiwal jako taki, no pewnie tak, bodaj 400 tysięcy na koncie przecież jest. Mhm. Na festiwalowej puli, więc pewnie się da. Mamy święta, spróbujmy się na dobrych treściach skupić. No to nie chciałeś za bardzo tej... No, nie, powiedziałem, co miałem powiedzieć. Sprowadza mnie na dobrą drogę, masz go. Mam dla was złe wieści, żeby nie było, że za to przyjdzie. A to jest przewrotny tytuł. Ale to jest bardzo przewrotny tytuł. Jeśli powiem, że chodzi o ojca Fabiana Błaszkiewicza, to pewnie wszyscy będą wiedzieli, o co chodzi. Który podczas jednej ze mszy rezurekcyjnych ileś lat temu wyszedł na kazaniu do wiary i powiedział: mam dla was złe wieści. On naprawdę zmartwychwstał. To jest cytat z rozmowy. To jest cytat z ojca Fabiana Błaszkiewicza, ale wywiad jest z Kamilem Zbozieniem, który... Wydał jego audiobook Jestem legendą. No nie jeden już, nie jeden, bo teraz wiecie. Jestem legendą, pamiętam ten z... Jestem legendą 2 się właśnie świeżo ukazało i generalnie jest wydawcą ojca Fabiana Błaszkiewicza, który już w Nowym Sączu nie urzęduje, czy nie sprawuje... Pojechał na Śląsk, do Bytomia, ratować. Na trudniejszy tam odcinek. Młodych ludzi. Mhm. Na trudniejszy odcinek. No to ojca Fabiana oczywiście bardzo pozdrawiamy, pamiętamy o nim. Jeśli nas słucha, ale chyba nas nie wiem. Może nas zobaczy. Może nas zobaczy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy ojcze Fabianie. Numer telefonu u nas się nie zmienił, zawsze możesz zadzwonić albo wysłać SMS-a. A, nomen, przecież ojciec Fabian pisał felietony do DPS-u. Aha, oczywiście. No rozmawiamy o jednym z naszych autorów. No ba. A to zgubiłem się? Nie no właśnie, ja też przyznaję ci, że już zupełnie się zdążyłam zagubić. Wszystkie miejsca są fajne, bo to też koniecznie jeszcze chciałam. O tym koniecznie? O tych podróżach. No bo to jest sądeczanka Maja Zontak, chyba o niej mówiliśmy już. Nie mówiliśmy o niej. Mówiliśmy o niej bardzo dawno temu, ona wróciła. Najgorsze jest to, że to radio jest ulotne, gazeta może być ulotna, a archiwum w telewizji zachowano. Powiemy teraz, nie mówiliśmy, a potem ktoś nam powie 4 odcinki temu i owszem. Tak, nikt nie ma nic lepszego do roboty w święta, tylko sprawdzać, czy myśmy to mówili grzebać w archiwum. Po półtora roku, po półtora rocznej podróży dookoła świata wróciła do domu sądeczanka Maja Zontak, taka znana sądecka postać przed laty, szefowa samorządu uczniowskiego w pierwszym
liceum. Tak zwana super Majka, dziewczyna czy kobieta z wyobraźnią, wsiadła w samolot i przez półtora roku przemierzała świat, a o swoich przygodach opowiada, tutaj były takie momenty mrożące krew w żyłach, kiedy po ukąszeniu komara zachorowała na dengę, czyli gorączkę krwotoczną, która jest śmiertelna. Ale Majka żyje, wróciła do Sącza i opowiada nam to wszystko. Ponieważ płyniemy pomiędzy tematami, to muszę zapytać, czy jadłeś kiedykolwiek sery? Owczy pana Kruski. Jadłem raz, tak. No super, jak mięcina zdrowa podobno. Ale zdrowa, do tego jeszcze dodająca blasku i urody, bo potem jakieś tam rodniki wodne. Wolne rodniki. Właśnie. Wolne rodniki. Dziękuję. No i same te sery, które leżakują i sprawiają, że człowiek jest naprawdę bardzo zdrowy i bardzo śliczny. No i jest jeszcze szlak, nie wiem czy wiesz, taki barani wytyczony na sądeckich pięknych połoni. Ale nie dla baranów, tylko pojęta. Dla ludzi. Dla ludzi. Przychodzą baranim szlakiem. Na przykład na można wyjść i zjeść sobie dobrą baraninę, ale kilka innych miejsc też jeszcze zdążyło się do tego tematu zapisać. Nie, no bo to tak... Kartkujesz, a ja nie nadążam. No dobrze. To może jeszcze sprawiej ludzie? Chcesz? Ja myślę, że powinniśmy powiedzieć hokejowych mistrzostwach świata dywizji 1B w Krynicy, które się niebawem... Wiesz, że się w sporcie specjalnie dobrze nie orientuje. Ale to o tym... Co to za zdjęcie? To jest zdjęcie archiwalne. Pewnie nie tylko kibice sportowi wiedzą, że w Krynicy już raz odbywały się hokejowe mistrzostwa świata. W 1931 roku się to działo i to zdjęcie nie mieli wtedy takich dużych barków. Bo nie ubierali tak zwanych naramienników. I przyjechały wtedy, jak oni przyjechali do tej Krynicy, to jest ciekawe, Amerykanie, Kanadyjczycy, wszystkie najlepsze drużyny świata przyjechały. Kto to był rok, przypomnę? 1931 i to zdjęcie, choć pewnie Wiesiek jeszcze pamięta i Kryniczanie jeszcze pamiętają to otwarte lodowisko, które no, w miejscu dzisiejszego lodowiska stało, tak? Ależ to była zabawa grać tam, jak śnieg padał, to i nie było rolby, która by szybciutko uprzątnęła lód. Przynajmniej coś się działo. I dlaczego powtórka z historii, bo? Powtórka z historii, bo po raz drugi w historii tej rangi impreza trafia do Krynicy. Ty też właściwie jesteś podróżnikiem, przynajmniej znam cię jako podróżnika z dwóch kółek pielgrzymującego do Santiago de Compostela. Byłeś w Krynicy? W Ziemi Świętej? Byłem. Byłeś? Tak. A w okolicach świąt wielkanocnych? Nie, byłem zimą. Mhm. Byłem Może dzisiaj na to nie dopytujemy, robimy materiał dotyczący tego, gdzie spędzamy święta wielkanocne. I okazuje się, że coraz chętniej w ogóle wyjeżdżamy. Chcemy, żeby ktoś koło nas biegał i podawał nie tylko na Boże Narodzenie, ale i na Wielkanoc. No to ja Żurek wielkanocny. Jestem. I zastanawiam się, czy to jest tylko kwestia tego, żeby pojechać sobie, nie wiem, na Wyspy Kanaryjskie, czy jednak święta wielkanocne do Jerozolimy, żeby to poczuć. No to jest duża sprawa akurat w tym czasie się tam znaleźć, tak? Na Via Dolorosa na przykład, albo na Golgocie. No. To co robi największe wrażenie stamtąd? Bo nie byłam, dlatego pytam. Co robi? Wszystko robi. No tego to jest ciężko oddać klimat tych miejsc. Przychodzisz i widzisz dziurę w skale i w tym miejscu był stał krzyż Chrystusa, tak? No, niezapomniane wrażenia. Nawet jeśli się jest w styczniu, a nie w okolicach świąt wielkanocnych, kiedykolwiek one wypadają. Tym bardziej, że tam w styczniu śniegu przecież nie ma, więc możemy poczuć się w styczniu w Jerozolimie, tak jak w marcu, kwietniu w Polsce. O, kiedy ja byłem, tutaj byłem, nie wsiadłem z samolotu, tam lądowaliśmy i było w nocy plus 20. Aha. Gdy, w Krawiwie na lotnisku. Gdy wiosną jaśmin w biel się stroi, a wierzby w zachwyceniu płaczą, jakże możliwe jest, by pojąć, że śmierć ma nowe życie znaczyć. Ładne. Dobrych świąt wielkanocnych życzę. Dobry tygodnik sądecki. Pozwoliłam sobie na cytat, więc od razu pięknie tłumaczę. Ten tygodnik już jest u czytelników w tej chwili. Wojciech Molendowicz, dobry tygodnik sądecki. No tak, czas nam się kończy. Krzysztof Widzę. Wiesław Piksa, TV Krynica. Trochę zagadałam jeszcze raz. Co mam powiedzieć? Przedstawić? Powiedziałem. Ale wtedy, kiedy ja też mówiłam. Tak? Mhm. Wiesiek Piksa, TV Krynica. Bo nie masz słuchawek, to nie słyszysz. Dziękujemy bardzo. Wow. Dobrych świąt w takim razie, drodzy słuchacze, drodzy widzowie, drodzy... Dobrych świąt. Wszystkiego dobrego. Dobrego.